Witajcie moi drodzy, jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, a naszym gościem jest nikt inny jak sam Marek Pająk. Dzień dobry, witam. Cześć. Obecny. Co, może na początku, zanim przejdziemy do jakichś pytań, to chciałem pogratulować ostatniego wydania Vadera, w którym zmierzyliście mnie, przynajmniej osobiście, mega. No i udowodniliście, że jednak wiek nie gra roli w takim muzyce. Właśnie gra. Gra? Tak, na plus. A, tak? Jak to ktoś napisał, że Vader jest jak że tak powiem, jak dobre wino, no nie? Mhm. Im starsze, tym smaczniejsze. Cieszę się, że album został tak fajnie, ciepło przyjęty. W sumie jestem z ciebie bardzo zaskoczeni, że taki odbiór... wiesz, no bo wiadomo, że zespół wydaje sporo albumów, tak? I pamiętamy, jaki był odzew za poprzednim razem. Natomiast jestem w stanie to porównać już, jaka jest sytuacja dzisiaj. Nie wiem, czy to wirus tak wpłynął, że tak powiem, na ludzi, nie, że tak po prostu, że tak fajnie. No, ja wiem, że no wiadomo, że to jakby przede wszystkim muzyka powinna się bronić. I to jest jakby w tym sensie najważniejsze, chociaż ciężko czasami teraz o takie sformułowanie. Więc bardzo, bardzo fajnie, że ludziom się muzyka podoba, że ten album przyciągnął też może jakimś tam grono niedowiarków i tak dalej, no bo zawsze tak jest, im człowiek starszy, to tym więcej ludzi mówią, już pewnie nie dadzą radę, pewnie będzie jeszcze gorszy niż poprzedni, no nie? A tu pyk! Okazuje się, że jednak coś tam jeszcze można z siebie wycisnąć. Wiesz co, no album na pewno jest dużo, dużo, dużo świeższy ze względu na sposób produkcji i tak dalej. Podejrzewam, że pewnie będziesz chciał też o to zapytać. Natomiast już tak jakby zamykając tę kwestię, to słychać tam, że tam jest druga młodość pod każdym względem, tak? I produkcyjnym, i jakby muzycznym. Także no mi się też bardzo podoba ten album. Okej, znajdujemy się w twojej szkole, tak w ogóle, i chciałbym ciebie zapytać... Klasie. Klasie, okej. Spider class. Gdybym w tym momencie, powiedzmy, chciał poszukać jakiegoś nauczyciela, skąd mam wiedzieć, po czym poznać, że taki nauczyciel jest tym dobrym nauczycielem i jakie cechy on powinien posiadać? To jest ciężko, bo często jest tak, zazwyczaj... jak ktoś szuka nauczyciela, to pierwsze, co zwraca uwagę, to słucha jego muzyki, tak? Patrzy, jak on gra. Więc w tym momencie, jak widzi, że gość gra i gość gra świetnie, mówi tak, to będzie dobry nauczyciel dla mnie. I to nie jest do końca prawda. Z tego względu, że nie każdy piłkarz może być dobrym trenerem. Taki jest kierunek, ponieważ żeby być dobrym nauczycielem, to nie wystarczy grać dobrze na gitarze, ale przede wszystkim bardzo ważnym elementem jest potrafić przekazać daną wiedzę. To jest jakby największy problem wśród wykładowców. Ponieważ każdy jest inny, każdy człowiek, który trafia tutaj do mnie, ma inny charakter, jest zbudowany z innej gliny. I ja niestety muszę naprawdę lawirować, żeby do każdego mówić zrozumiałym dla niego językiem. I też jakby muszę niekiedy swój sposób przekazywania tej wiedzy jakby dostosować do, jak to się mówi, charakteru, profilu charakterologicznego. Ponieważ ktoś może być bardzo szybki, że tak powiem, taki, wiesz, mieć gorące palce i tak dalej, rozszczepany, więc ja wtedy wiem, jak z nim rozmawiać i tak dalej, a ktoś niekiedy jest bardzo spokojny, stonowany i czasami trzeba go trochę przycisnąć. To jest jakby pierwsza sprawa. Dwa, no słuchaj, żeby kogoś nauczyć, żeby kogoś prowadzić też jakby, bo to jest jakby nie tyle, że tylko coś komuś pokażę, okej, dzięki, proszę bardzo. Często jest tak, że moi uczniowie to są osoby, które pracują ze mną przez wiele lat. Mam tu kilku uczniów, z którymi pracuję od dobrych 10 ponad lat. Więc oni uczyli się u ciebie od początku? Tak. Od zera zupełnie takiego. Tak. Więc, ale do czego dążę, że jakby
ja muszę mieć pomysł i plan, przede wszystkim też trzeba mieć pomysł na nauczanie, bo to jest też ważne, że jakby tą suchą wiedzę musisz w jakiś sposób potrafić przekazać, taki bym powiedział zrozumiały i też interesujący sposób. No i trzecia sprawa, chyba nie wiem, czy nie najważniejsza, to trzeba mieć cierpliwość. Bez cierpliwości nie dasz rady, no, jako nauczyciel, no bo jeżeli będziesz się denerwować, wiadomo, że generalnie nauka to jest przede wszystkim powtarzanie. Powtarzanie, 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 powtarzanie. Czyli powtarzamy cały czas elementy, których się uczymy, po tym, żeby się nauczyć je do jakimś tam sensie perfekcyjnym, żeby wyeliminować błędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poznawać nową wiedzę. Natomiast w tej sytuacji dla mnie, jako osoby nauczającej, ja muszę okazać po prostu stalową cierpliwość. Ponieważ pewne rzeczy wykonujemy wielokrotnie, przy wielu powtórzeniach wracamy do tych samych rzeczy na następnych zajęciach, i na następnych zajęciach, i na następnych zajęciach. Aha. Już to jest bardzo długi proces. I oczywiście wiadomo, że to jest jakby uzależnione od jakby tej osoby drugiej, czyli tak naprawdę osoby, która chce się tego nauczyć, bo to, że ja tutaj jestem, to jeszcze nie oznacza to, że ty się czegoś nauczysz. Aha. Bo to, czy ty się czegoś nauczysz, to jest tylko dzięki tobie. Jeżeli będziesz chciał się nauczyć, to nawet ze słabym nauczycielem nauczysz się. Bo po prostu będziesz chciał to robić, będziesz dążył do tego, żeby jak najbardziej, że tak powiem, ten temat obracać, będziesz zadawał pytania i tak dalej, będziesz chłonął to wiedzę, wiesz? Więc, no i przede wszystkim będziesz pracował. Bo jeżeli nie pracujesz w domu, to taka lekcja, która przyjdziesz tutaj do mnie na godzinę, to nic nie da. Bo przez godzinę nie da się czegokolwiek zrobić. No możemy, ja mogę pokazać, mogę poustawiać, mogę coś doradzić, mogę coś podpowiedzieć i tak dalej. Natomiast jeżeli tego ktoś nie zacznie wdrażać w domu przez 7 dni w tygodniu, nie mówię od razu, żeby siedział po 5 godzin dziennie na gitarze, ale nie będzie tego kontynuował i nie będzie systematyki, to on przyjdzie za tydzień i będzie miał dokładnie to samo, co tydzień wcześniej. Będziemy w tym samym miejscu. Dokładnie, więc i choćbym był tu Houdinim, to nie jestem w stanie nic zrobić. Więc wydaje mi się, że dwie najważniejsze sprawy. Cierpliwość i sposób taki bym powiedział przyjazny sposób przekazywania wiedzy oraz praca i nastawienie i systematyka drugiej osoby. To razem procentuje, bo to idzie w jedno w drugie. Jak ja widzę, że chłopak rokuje. No bo to też jest tak czasami, że niektórym jest łatwiej, no nie? Aha. Że są ludzie, którzy są stworzeni do tego genetycznie. A rokuje, dobra, zrozumiałem. Tak, rokuje. Pomyślałem? Nie. Okej, okay, rokuje. Rokuje, że widać, że tam jest iskra w tym człowieku. To dużo łatwiej jest też, no bo wiesz, to jest ten element talentu, no nie? Wiadomo, że głównie jest najważniejsza praca. Natomiast jak ja widzę, że z tygodnia na tydzień jest progres, jest chęć, jest ten, że wiesz, dostaję tu co chwilę jakieś SMS-y, tu jakiś filmik jest, wiesz, to nie jest tak, że my się tylko widzimy czasami tylko raz w tygodniu, tylko czasami ludzie, wiesz, wysyłają mi różne, chwalą się, że już mi coś wyszło. To ja widzę i to też mnie nakręca jako nauczyciela, tak? No bo to jest tak, że idziemy w dobrym kierunku, że to co robię ma sens. No nie? A zdarzają ci się nauczyciele, uczniowie, którzy stawiają opór? No nie, nie koniecznie, ale bardziej chodziło mi, ja to nazywam syndromem najszybszego gitarzysty świata, że im szybciej tym... No to jest generalnie ta klasa, szybkich, że tak powiem, szybkich solówek, no nie? Natomiast ja to trochę tak podchodzę do teraz, wiesz, kiedyś myślałem tak jak oni, że wchodzę i od razu, wiesz, ręce mi się świeżmią, pierwszy co już i od razu miele. Teraz jestem troszeczkę starszy. Już patrz... tak nie wyrabiasz. Nie, żartuję, oczywiście. Nie, to by nie przychodzili. Ale ja już nie muszę siedzieć i tam mielić, bo ja już patrzę na to z góry, na to mielenie. I teraz, jak widzę, że koleś przychodzi, że mieli, ja nie próbuję go od razu ostudzić. Tylko mówię, dobra, stary, czekaj, bo się zabijesz sam o własne palce. Spróbujmy to poukładać, spróbujmy to podejść do układu. Bo teraz tak, ja chciałbym wykorzystać energię, to młodość danego człowieka i tak dalej, ale musimy też robić tak, że musimy to robić, żeby się nie zabić o własne, jak to się mówi, nogi, no nie? Więc niekiedy jest tak,
że ja muszę no w jakiś sposób no muszę zainterweniować, no nie? W jakiś sposób mówię, stary, nie, wszystko fajnie, ale musimy teraz popracować nad dokładnością. Bo często jest tak, że jak ja włączam sędziego, czyli metronom, to nagle się okazuje, że z całego tego tego mielenia no nic nie wynika, bo to jest ani nie krzywe, ani nie proste, ani też niedokładne. Mhm. Więc staram się pewne rzeczy jakby poukładać, tak? Czyli tą energię, ten żywioł, owszem, ale no niestety nad ogniem też trzeba w jakiś sposób zapanować, tak? Mhm. Żeby, wiesz, nie wysadziło. I w drugą stronę, jak przychodzi ktoś, kto jest nieśmiały, kto, wiesz, ma coś w sobie, ale nie potrafi się wypowiedzieć, tak? No bo czasami jest tak, że ludzie mają blokady, nie? No to ich tam, wiesz, no spróbuję podejść do sprawy na luzie, no nie stawiam im od razu drinka i tak dalej, ale spokojnie, nie ma stresu, ale zawsze jest tak, że jednak ludzie, którzy tutaj do mnie przychodzą, siedzą po drugiej stronie, a ja siedzę na tym fotelu, to oni wiedzą, że wiesz, że są u mnie, więc jest zawsze jakiś tam element jakby stresu i później, załóżmy, dostaję informację, że w domu mi wychodzi, dobrze, to wyślij mi filmik z domu. I faktycznie ludzie, tak się zdarzało, że niektóre ćwiczenia, niektóre elementy, z którymi mieliśmy problem tutaj, ja dostawałem filmy od uczniów, czy tam nagranie jakieś audio, że mu to wychodziło i to była prawda. Ja mówię, dobrze, ale słuchaj, nie będziesz przecież grał przez całe życie w domu sam, bez nikogo. Choćby kot, który siedział w kącie, będzie na to patrzył. Więc ty musisz oprócz samego grania też nauczyć się walczyć z własnym stresem, z własnym jakimiś tam elementami, które nas w jakiś sposób mogą ograniczyć. Więc... Czyli tak naprawdę taką tramą w sumie. No tak, bo wiesz, jakby granie na gitarze i jakby nauka samych elementów i tak dalej, jeśli chodzi o lewą rękę czy prawą, to jest jakby kwestia techniki itd. Natomiast my też wszystko musimy sobie poukładać w głowie. I czasami, bardzo często jest tak, że nawet, zresztą ja też z tym walczę, to jest temat, który jakby dotyczy wszystkich ludzi. Umiejętność radzenia sobie z problemami i z moimi jakimiś tam niedociągnięciami i tak dalej, i tak dalej. I często jest tak, że ci młodzi adepci, oni nie są na tyle silni psychicznie, że tą swoją wiedzę są w stanie jakby choćby utrzymać na tym poziomie, który im tam utrzymuje się w domu. Tak jest. Ile razy ja miałem takie sytuacje, zwłaszcza przy pierwszych wizytach w studiu, że ja byłem niby przygotowany na 1000%. Wchodziłem do studia i paraliż. Zaczynam grif i jak pierwszy raz realizator zrobił stop, krzywo. I ja już czerwony się robię i zaczynam grać. I już wiem, chyba mi to nie wyjdzie. I walczymy, i mielimy. Po 8 godzinach ten schodziłem, to po prostu trup. Ale tak naprawdę ja traciłem całą energię nie na tym, tylko na walce, wiesz, swojej w umyśle, więc jakby to jest też jakby bardzo duży oręż. Jeżeli jesteśmy w stanie sobie poradzić z problemami w głowie, jesteśmy w stanie sobie to poukładać i stanąć jakby twarzą w twarz z problemem i też pozytywnie się nastawić, że rozwalę to, to rozwalamy. Dobrze jest od razu zacząć się uczyć teorii muzyki i siąść na to. Z czasem, jak patrzę na to wszystko z perspektywy czasu, myślę, że tak, z tego względu, że dużo łatwiej jest, no nie? Ponieważ w momencie, kiedy masz jakąkolwiek literaturę, chociaż już teraz tak naprawdę wszystko odbywa się za pośrednictwem komputera, internetu, YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto mieć jakąś literaturę z tego względu, że łatwiej jest pewne rzeczy zrozumieć i pozwala, jakby teoria pozwala omijanie błędów. Tak? No bo w momencie, kiedy chcesz się nauczyć, nie mając żadnego podparcia teoretycznego, jeśli chodzi o muzykę, o budowę skal, czyli tych wszystkich schematów, którymi posługujemy się w kreowaniu własnych melodii i tak dalej, to
to musisz wszystko robić od początku i pod górkę. To trochę tak jest, tak wiesz, no... To zajmuje dużo więcej czasu. Ja naprawdę bardzo dużo czasu straciłem, żeby to wszystko poznać. Wyobraź sobie to cofanie, jak wiesz, kasety i tak dalej. No nie? To jest w ogóle jakiś kosmos. No. No nie? Teraz po prostu siedzisz, możesz sobie zwolnić nawet coś i sobie tam pan ci to powtórzy, pokaże ci zbliżenie takie, takie, takie. Natomiast powiem ci, że to wszystko zawsze ma dwie strony medalu. Z tego względu, że w momencie, kiedy ja uczyłem się sam, w pewnym sensie od siebie trochę, Bez takiego typowego nauczyciela, który by mi pilnował z minuty na minutę. Czasami jest tak, że łatwiej jest może wytworzyć własną stylistykę, bo ty musisz to wszystko z powietrza wziąć. W momencie, kiedy bierzesz wszystkie informacje od danego źródła jednego, no to trochę grasz tak jak to źródło. Jesteś bardzo bliski temu, tak? No bo jakby wszystkie te wzorce, które w jakiś sposób zostaje, czy to jakby te schematy, te podstawa i tak dalej, i jest ci przekazywana tak po prostu, tak jest, trochę tak jest. I w momencie, kiedy w tych czasach wszyscy korzystają z jakby, znaczy tych źródeł jest bardzo dużo, a natomiast niekiedy elementy są takie, bym powiedział, spójne, wspólne, to często jest tak, że ci gitarzyści bardzo grają podobnie, bo oni wszyscy kłócili się z tego. To tak jak wiesz, wyjdzie cała klasa, załóżmy z jakiejś tam uczelni muzycznej, to oni mają tam jakąś samodzielność, natomiast ona jest tak naprawdę przykryta tą całą wiedzą, tą kwadraturą tej wiedzy, która jest za każdym razem mówiona do każdego, tak? I niekiedy czasami brakuje tym ludziom takiej wypowiedzi własnego zdania muzycznego, z tego względu, że każdy z nich otrzymywał jakby to samo, no nie? Owszem, jeżeli ktoś jest na tyle sprytny, inteligentny, to może po prostu pewną część wykorzystać, a pewną, że część stwierdzi, że nie, ja to zrobię samemu albo po swojemu, bo to tak naprawdę kreuje naszą stylistykę, tak? Nie możemy być tak jak wszyscy identyczni, bo w tym momencie muzyka umiera. To tylko tak naprawdę jednostki i indywidualności, czyli ludzie, którzy grają, są inni. Potrafią coś wprowadzić do muzyki, żeby jakby stworzyć też nową formę, nowy charakter. Tak powiem szczerze, patrząc na twoje sceniczny image i w ogóle, to nie powiedziałbym, że masz jakiś problem z tremą. Tak wyglądasz, jakbyś się raczej na scenie urodził. Ale widzisz, akurat teraz rozmawiamy, ja jakoś tak zachowuję się w miarę naturalnie, natomiast często jest tak, że ludzie poza sceną nie wiedzieli, że to ja jestem dalej ten sam człowiek, bo bardzo często jestem bardzo spokojny i czasami gdzieś tam się potrafię, wiesz, schować, nie? Na scenie trochę, nie wiem, to też był proces, którego musiałem się nauczyć. Jak ostatnio przeglądałem sobie zdjęcia stare z albumu, i zobaczyłem zdjęcia z pierwszego swojego koncertu ever. I jedyne zdjęcie, jakie było, to było, że stoję dupą do ludzi. Czytałem o tym. I stoję bokiem. Włosy mam już takie jak teraz, ale dlatego, bo one wtedy rosły, teraz mi już wypadły. Ja stoję bokiem, ja mówię, stary, co ty robisz, no nie? I wiesz, i tam widzę, że w spodniach ma po prostu, wiesz, gęsto. Więc te pierwsze koncerty ja po prostu zagrałem bokiem. A to wiesz, widzę, że tam ludzie, wiesz, z drugiej strony, ludzie się bawią, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu ja nie byłem w stanie im spojrzeć w oczy. Bo ja się bałem, że każde spojrzenie na człowieka i coś tam mi pokaże, a to ja od razu, raz, że się pomylę, chyba byłem tak bardzo też skupiony, bo teraz trema swoją drogą, ale chęć zagrania jak najlepiej, perfekcyjnie, to po prostu ja byłem oczami w podstrunicy już, nawet nie na palcach, tylko ja byłem tam w środku, wiesz, więc tak sobie teraz pomyślałem, że to spory progres się wydobył, bo ja z czasem, w momencie, kiedy zacząłem robić coraz więcej, te utwory były coraz trudniejsze i tak dalej. Jakby ja też znalazłem swój pomysł i patent na naukę tego wszystkiego i też na naukę samego siebie, bo trzeba się nauczyć samego siebie.
stwierdziłem, że diabeł wcale nie jest taki straszny. Ludzie się fajnie bawią. Po co ja mam tam stać z boku? Trzeba się bawić z nimi, no nie? To co sobie mówiłeś w takich momentach, żeby to przełamywać? Słuchaj, generalnie przestałem myśleć. Starałem się przestać myśleć, bo myślenie niestety przeszkadza w graniu, wbrew pozorom. To znaczy myślenie o tym, że co, że czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie? Czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, czy ten, czy dobrze palce układam, to na czym się skupiałeś? Czy co jest następne, no, wiesz, i tak dalej. Generalnie wiadomo, że pewne rzeczy musisz wypracować w domu, to nie jest tak, że to samo przychodzi z kosmosu. Pewne ruchy są już wypracowane. Jeżeli ja gram koncertów tyle i tyle i tyle i tyle, gramy ponad setkę koncertów i ja 100 razy coś powtórzę, a wiadomo, że powtarzam więcej, bo muszę też przed koncertami się przygotować i tak dalej, i tak dalej. Są jakieś próby, czasami i tyle. To ja mam już to na tyle opracowane, że ja mogę z kimś rozmawiać, że ja mogę robić jakąś inną czynność, a tutaj dalej grać. No wiadomo, że na koncercie nie będę ani gotował, ani, wiesz, robił innych rzeczy, więc staram się cieszyć tym wszystkim, czyli tak jakbym stał po drugiej stronie, czyli po prostu się bawić. Jeżeli muzyka mi się podoba, to nieważne, że akurat ja ją wykonuję, tylko mi się podoba, więc bawię się z ludźmi. Jeżeli ja ich to rajcuję, jeszcze się podkręcają, to ja się jeszcze bardziej podkręcam. I to tak działa, wiesz, bo to jest jakby wymiana troszeczkę jakby energetyczna, no nie? Ja lubię taką formę. Kiedyś, jak wcześniej grałem w swoich zespołach, byłem troszeczkę jakby zablokowany z tego względu, że też obstawiałem mikrofon, bo i grałem i śpiewałem w tym samym momencie, co dodatkowo zabiera mi jeszcze jakiś tam kawałek tej kory mózgowej, więc ciężko było iść do ludzi, wiesz, i jeszcze tam ich, wiesz, jak to się mówi, szczuć. Czasami Peter mówi, ty przestań już ich tu szczuć, no nie, akurat coś tam, no nie. Więc wtedy jakby troszeczkę ja byłem zblokowany, ale i tak, kurde, wiesz, jak to się mówi, dreptałem w miejscu. No, nie? Natomiast w momencie, kiedy już w zespole, w Vaderze nie śpiewam, mam jakby troszeczkę swojego i przestrzeni więcej, no to po prostu, wiesz, staram się cieszyć tym, że ci ludzie się cieszą. Tak jeszcze w kontekście tej tremy, bo w sumie zadawałem to pytanie Jackowi Hiro, ale stwierdziłem, że zadam i tobie. Jest taki żarcik krąży, że gitarzysta metalowy, jak przed koncertem się nie... Znaczy, czekaj, jak to było, że gitarzysta metalowy przed koncertem może się nie napić, ale lepiej nie warto ryzykować. I nie wiem, jakbyś się do tego, jak to wygląda u ciebie, albo wyglądało. Można się nie napić, albo może lepiej nie ryzykować. Słuchaj, pamiętam, kiedyś generalnie obstawiałem taką zasadę, że zero alkoholu, kompletnie przed koncertem. Natomiast pamiętam, jak pojechaliśmy jeszcze z zespołem Esquarial na pierwszą trasę, ciekawe, bo to była pierwsza trasa zagraniczna i od razu pojechaliśmy na Ukrainę, wyobraź sobie. I zagraliśmy tam chyba około 10 koncertów. To w ogóle jest w ogóle opowieść na dłuższy czas, bo tam dość inny świat jeszcze był wtedy. To jeszcze było i przed euro i tak dalej, jeszcze wiesz, jak Krym był normalnie ukraiński. Chociaż już tam czuć było, że tam jednak Rosjanie mają wciąż wpływ na tą część, tą Donbasu, Donieck i tak dalej, to trochę tak wiesz, ty, no, pojechaliśmy do kraju, gdzie generalnie leje się wódka. Też. Na śniadanie. I słuchaj, tak też faktycznie było. Generalnie jak chodziliśmy do sklepu rano, to staliśmy w kolejce i pani normalnie, był wielki słoik, pani nalewała wódkę do kieliszka i mógłbyś brać słoik, walałeś wódkę i szedłeś na przystanek albo do roboty. I normalnie ja widziałem takie sytuacje i myśmy też w tym uczestniczyli. Staliśmy akurat, bo zatrzymaliśmy się na chwilę szukając na tak zwane śniadanie. Weszliśmy do magazynu. Widzę, że stoją Rosjanie i tak dalej, znaczy ty, przepraszam, Ukraińcy. I widzę, że stoi babka w kitlu, jakimś takim, kurde, wiesz, z poemowskim, ichniejszym. Jest normalnie słoik z ogórkami, jest sztakan i baba leje normalnie. Jest cennik za zestaw, możesz normalnie taki pakiet wziąć, no nie? Tak jak w McDonaldzie, bierzesz kolę i bułę, to tam bierzesz ogórkę i wódę. I kielona. I myśmy normalnie, wiesz, rano potrafili sobie takie motywy stosować. Była też taka sytuacja, że graliśmy, bo myśmy w takim okresie grali już trochę chyba jesiennym i było raz bardzo zimno. To
stwierdziliśmy, chyba kupiliśmy sobie butelkę Hortici, to miało być po koncercie, czy tam Niemirów, no, która jest z tych ukraińskich butli. I stwierdziliśmy, dawaj, pojedziemy po ten. A to właśnie było, wyobraź sobie, myśmy byli trochę zestresowani, bo myśmy grali koncert w Doniecku i tam już jak zobaczyli, że jest napisane Esquarial Polsza, no to tam poszły epitety w naszym kierunku. I wiesz, baliśmy się, czy w ogóle zagramy ten koncert, no nie? I raz, i dwa, że było bardzo zimno i stwierdziłem, dawaj, jedziemy, zobaczymy, co będzie, no nie? I żeśmy obalili tą butelkę praktycznie, wyszliśmy na scenę. Na początku to Polsza, blać, coś tam, wiesz, jak coś tam, coś było nie teges. Słuchaj, ale jak zaczęliśmy pierwsze te swoje numery, jak towarzystwo to kupiło, jak się dobrze bawili, to na koniec, to wiesz, przyszli do nas z szampanem, z kawiorem, także po prostu, i zobaczyliśmy, że to wcale nie jest tak źle, nie? nie jest aż tak źle, wiesz, tylko że wiesz, to tak było z takim zamyśleniem, wiesz, bo zimno jest i tak dalej. Słuchaj, i zdarzało mi się takie sytuacje, że czasami, wiesz, może nie podczas, nie przed koncertem, bo to nie ma powodu tak naprawdę, nie ma żadnego ten. Ja jak paliłem, to miałem taką sytuację, że musiałem sobie zapalić przed samym gigiem. Ale... Papierosy. Aha, okej. Okay. Tak, papierosy. Chociaż też miałem takie kiedyś zajawki, że i też zielone papierosy się kiedyś pojawiły, mentolowe. Natomiast to akurat jakoś mnie to nie czułem, nie byłem w stanie się dobrze bawić w tym, ponieważ to robi przysłonę w jakiś sposób. Natomiast w trakcie koncertu, wiesz, to jest tak jak po ciężkiej robocie, niby najlepiej się smakuje piwko po ciężkiej robocie, ale też bardzo dobrze smakuje piwko w momencie, kiedy masz przerwę, tak zwaną obiadową. Więc załóżmy, w momencie, kiedy zaczynasz koncert, wchodzisz, jak to się mówi, na sucho, ale po pierwszej serii wiesz, utworów, no człowiek trochę się umacha tam jednak, no nie? Więc jak schodzisz i jest intro, no jest piękna sprawa. więc to wcale nie przeszkadza, natomiast wiesz co, ja u mnie w mojej głowie to się troszeczkę tak układało, że ja bałem się w ogóle podejmowania tej kwestii przed koncertem, bo wiedziałem, na co później zrzucić. Jak coś nie pójdzie. Tak, dokładnie. Żeby się tego wystrzec. Tego się wystrzec, więc ja wolałem być 100% czysty, żeby nie mieć później takiej sytuacji, że wiedziałem, no kurwa, palce mi się poplątały, no nie? No za dużo, wiesz, za dużo browarów. Natomiast jak zobaczyłem, że z browarami też całkiem spoko to funkcjonuje, to sobie widziałem, okej, to ja już się teraz tego nie boję, ale niekoniecznie potrzebuję, wiesz, tego przed koncertem. Ale bardzo lubię niekiedy w trakcie, że tak powiem, zrobić sobie przerwę śniadaniową. Okej. Okay. Śniadaniową, a propos śniadania, tak? A propos śniadania, a propos alkoholu. Tak się składa, że nie przyjechaliśmy do ciebie tutaj z pustymi rękami, żeby nie było. A, to mnie teraz zaskoczyliście. I taki mamy dla ciebie upominek. Wow! 100% naturalny produkt chałupniczy, wyrób. Fajny, ale powiem ci, że bardzo ładna butla. Dziękuję, sam wybieram. Ja lubię takie stare klimaty, bo bardzo często czasami te, wiesz, natrafiam na takie elementy i lubię to, wiesz, wykorzystać jako element dekoracyjny, ale znaczy, oczywiście zawartość zostanie spożytkowana w słusznej sprawie. A czy możesz mi ten zdradzić, bo nie będziemy otwierać teraz, tak? Nie będziemy wypuszczać dżina przed końcem programu. No. Dziękuję serdecznie. Super. Dziękuję. No, proszę i smacznego oczywiście. Super, postawimy tutaj. Czekaj, to ja tu dopiję to, co mam tutaj. Dobra, jakbyśmy mogli troszeczkę poruszyć kwestie sprzętowe. Mógłbyś nam powiedzieć, na czym w chwili obecnej pogrywasz? Generalnie gram na gitarach Marki Jackson, to chyba, że raczej wszyscy znają, wiedzą o tym. Generalnie to też wszystko się, to wszystko ewoluowało i tak dalej, przez całą moją karierę. Natomiast miałem różne marki, różnych producentów gitar używałem, natomiast cały czas, jak patrzę sobie na historię i moją muzyczną, to cały czas pojawia się gdzieś ten kształt jacksonowski,
I mimo tego, że na tym pierwszym koncercie, które grałem, miałem gitarę polskiego producenta, z polskiej marki, ale był to kształt Jacksona. Tak, no bo wiadomo, że wielu producentów polskich na początku, jak startowało, robiło kopie różnych znanych kształtów i tak dalej, od Les Paulik poprzez Fałki i tak dalej. I kolejny polski producent zrobił dla mnie gitarę, która była właśnie kształtu Jacksona Warriora. I to był ten kształt, który tak naprawdę najbardziej pokochałem. I zawsze kierowałem się w tym kierunku, zawsze dążyłem w tym kierunku, żeby kiedyś, to się mówi, posiąść oryginał we własne ręce. I tak się jakoś tak fajnie nadarzyło, że w sumie, bo to całkiem przypadkiem się sytuacja stała, ponieważ jak już byłem w zespole Vader i jakby moja kariera nabrała jakby rozpędu, szukaliśmy marki, która... Szukaliśmy wzmacniacza, który w jakiś by sposób mógłby troszeczkę wprowadzić zmiany barwowe w zespole i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dobre rzeczy słyszałem właśnie o marce EVH, czyli wzmacniacza, na której też gram. I tak się niechcący stało też, że dystrybutor, osoba, która jakby reprezentowała też wzmacniacze, które mnie interesują, powiedziała: no wiesz, bo wiesz, generalnie EVH to jest bardzo mocno powiązane z firmą Jackson. A my naprawdę? No to już możesz sobie wyobrazić, jak to dalej się potoczyło. I faktycznie jakby w końcu udało mi się z tą marką nawiązać współpracę endorserską, czyli jakby promuję ich produkty, gram na nich na co dzień, to jest mój podstawowy, to są moje podstawowe instrumenty, chociaż oczywiście mam wiele innych gitar i tak dalej, wiesz, które są w mojej kolekcji. Natomiast jeśli chodzi o walkę wręcz bezpośrednią, to jest moja główna broń. W tej broni jest bardzo ciekawa rzecz, którą jest mostek. Mógłbyś nam powiedzieć? Tak, akurat ten instrument to jest instrument najnowszy instrument, który jakby został zbudowany według moich wskazówek i zaleceń i potrzeb też, ponieważ szukałem instrumentu, który w jakiś sposób będzie naprawdę super uniwersalną gitarą, na której będę mógł nagrać bardzo dużo, tak? W kwestii stylistycznie chodzi o jakby odpowiednie różne stroje i tak dalej, że na siódemce, czyli tam jakieś utwory, które miałem ze Squarialem, tak? Bo to też jest jakby taki zamiar, że okej, zawsze wszyscy się mnie pytają, co ze Squarial? Zawsze mówię: słuchajcie, nie mam gitary. No i w końcu niestety mam gitarę. Więc teraz... Co ze Squarial? No dobra, więc jest gitara i to jest właśnie instrument, który tak naprawdę jest stworzony do tych wszystkich moich solowych projektów. I teraz tak, ja jestem dużym wielbicielem, zwolennikiem mostków Floyd Rose, tak? Oczywiście ja je bardzo lubię, natomiast to też mostek ma zawsze jakąś tam, każda rzecz ma swoje plusy i minusy. I niestety w sytuacji, kiedy lubisz eksperymentować ze strojami, czyli żeby gitarę stroić w przeróżny sposób, niestety mostek Floyd Rose ci to utrudnia, ponieważ trzeba się nasiedzieć, żeby do innego stroju zmienić ustawienia, tak? Ze względu na to, że to jest tak jak ze sprężynami. Jak coś wrzucisz za dużo kilogramów z jednej strony, to jest jak waga. Jak wrzucisz za dużo kilogramów z tej strony, to musisz niestety wrzucić coś po drugą stronę, żeby to się z powrotem wyrównało, tak? Będzie ciężej, tak jakbym chciał założyć grubsze struny, ale to niestety musi z powrotem jakby się wyrównać. I tutaj ta gitara, ten instrument i ten mostek, który też dla mnie w jakiś sposób był eksperymentem i niepewnością do końca, bo słyszałem jakby opinie na jego temat, ale wiesz, jak to z opiniami, dopóki sam nie sprawdzisz, to tego nie wiesz, był dla mnie niespodzianką. Natomiast jak przyszła ta gitara i z tym mostkiem i nauczyłem się, przeczytałem instrukcję i obsługi, nauczyłem się z niego korzystać, no to jest dla mnie, to jest most dla mnie stworzony, ponieważ będę w międzyczasie coś przełączał, będę mówił, ponieważ ten mostek pozwala tak naprawdę w bardzo prosty i szybki sposób
przestrajać instrument w dowolnym kierunku, a tak naprawdę może nie tyle co przestrajać, co przede wszystkim ustabilizować go, ponieważ bardzo często we Floyd Rose są problemy niekiedy w sytuacji, kiedy załóżmy zmieniają się struny, są starsze, młodsze i tak dalej. On też czasami potrafi mieć jakieś takie problemy ze strojem. Natomiast ten mostek, niezależnie od tego, czy to są świeże struny, czy są po tygodniu, po miesiącu i tak dalej, czy ją odłożę, czy wezmę, ona zawsze trzyma strój. Z tego też tytułu, ponieważ ten mostek jest dosyć mocno zaawansowany i on robi coś takiego, że w momencie, kiedy ja dorzucę mu kilogramy z jednej strony, to on automatycznie rzuca tyle samo po drugiej stronie, czyli cały czas stara się utrzymać balans. W innym wydaniu, jakbym miał Floyd Rose'a, no to tak jak mówię, tu bym pociągnął, to tu wszystko by siadło, inne strony by się rozstroiły. A w sytuacji, kiedy... Czekaj, bo się pająk się zamotał w własne sieci. Zwróć uwagę, co ja tutaj robię. On cały czas nic nie dzieje. Na tym to wszystko polega. No to jak przestroić gitarę w takim wypadku? No to ja muszę w tym momencie dokładać na tyle dużo, żeby on zaczął reagować. Aha. Czyli do pewnego stopnia jest. I teraz zobacz. I teraz biorę ciach. Już jestem w innym stroju. 3 sekundy. Mogę inną strunę znów przestroić. Tutaj patrz. W pierwszym wydaniu robię, nic się nie dzieje. Mogę ją zrobić totalnie nisko i... Zobacz, że to w tym momencie nic tu się nie dzieje, nie ma to żadnego efektu na inne struny. W sytuacji, kiedy nawet mam stały most, przy tak dużych zmianach poszczególnych strun, no wiesz, tu gryf też pracuje, a on powoduje, że on automatycznie koordynuje wszystkie zmiany. Tak? Czyli jeżeli ja tutaj mu spuszczę całkiem na flaka, to tutaj, patrz, tu kręcę. Widzisz? A tu już jestem na takim poziomie. Idę dalej. Nic się nie dzieje. Więc w tej sytuacji mogę się bawić tutaj każdą możliwością opcji, natomiast poszczególne reszta strun stoi, jakby je ktoś zabił. Czyli a pomimo... To znaczy tak, poza przypadkowym rozstrojeniem w trakcie nie ma takiego, nie ma, nie ma, takiego. Ale jeszcze jakieś korzyści z tego wynikają? Korzyści oprócz tego, że mam możliwość jakby, wiesz, dowolnego strojenia, to jest korzyść przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o, jak sobie popatrzę, sytuację taką, ponieważ ja na tym mostku mogę osiągnąć trzy jakby pułapy. Pierwszy pułap to jest taki, że on jest jakby ustabilizowany w tej dolnej części, czyli załóżmy, mogę obniżyć dźwięk w dół, tak, i go tam zatrzymać. To jest pierwszy to. Drugi pułap, mogę go ustawić na pozycję taką zwartą, czyli to, co to, że nic się nie dzieje, a to zwarta opcja jest dobra dla na przykład przy pracy w studiu. Jeżeli na przykład nagrywam formy akordowe, to często jest tak, że tak, raz, że temperatura pomieszczenia się zmienia, może się zmienić. Dwa, że tutaj przy dociskaniu też może się coś rozstroić. A teraz zobacz. No dobra, no to jak w takim razie zrobić jakiś... A, no to wtedy jak ja sobie, jak zrobić to? Ten pułap środkowy, który mam w tym momencie, ja go podciągam do góry, czyli tak się teraz nic nie działo.
Widzisz? On już teraz puścił. I teraz ta granica pomiędzy tym takim stałym pułapem, jak osiągnę ją blisko siebie, to teraz... To rozumiem. Już działa. Wiesz? Czyli tak naprawdę mogę sobie wybrać, jak i tryb ten mostek ma być ten. Jeżeli jestem kiepskim gitarzystą rytmicznym, a chcę nagrywać idealnie wpasowane formy, a to jest bardzo też istotne, bo w momencie, kiedy nagrywasz kolejne jakby double podczas pracy w studiu, to ważnym elementem jest, żeby poszczególne podejścia, te nakładki gitarowe były idealnie takie same wpasowane. A często jest z tym problem, że zawsze gdzieś tam gitara, gdzieś się mocniej naciśnie, to wystarczy mikrometr i jest dupa. I trzeba powtórzyć podejście. W momencie, kiedy mam, załóżmy, ten środek, no to po prostu nagrywam gitarę, ona brzmi tak samo. Ona, znaczy, nastroi tak samo, tak? I teraz wszystko zależy od tym, co ja zrobię prawą ręką. Jeżeli tu zagram precyzyjnie, to take jest kupiony, no nie? Jeżeli chcę mieć normalną gitarę, że będę mógł normalnie robić wibrata i podciągnięcia, no to wtedy osiągam ten pułap najwyższy, tam gdzie już on wtedy podnosi to i on już wtedy jest usztywniony, bo zaraz zobacz, co się tutaj dzieje. Najlepiej będzie, jak kolega wjedzie tutaj, żeby pokazać. Zobacz, jak go zrzucę do pozycji takiej mniej więcej środkowej. Zobacz, że jak robię podciągnięcia, to on w tym momencie tutaj pracuje. On tutaj będzie mi cały czas tutaj kompensował, nie? Ale do momencie, kiedy dojadę, widzisz? Zobacz, że dźwięk... Dojeżdża i zatrzymuje się w tym miejscu, nie? O, i tu już jest granica. I teraz cokolwiek zrobię, to już ma to przełożenie później wysokość dźwięku, tak? I teraz oczywiście, jak ja sobie ustawię tą granicę, bo tą granicę mogę sobie wyznaczyć, tak? Jeżeli ściągnę trochę mniej, to on przy takich mikro niechcących podciągnięciach, a wiadomo, że jak się mocniej dociśnie na progu, to ten dźwięk się potrafi też podnieść, to zobacz, że on przy takich mikro podciągnięciach on mi tu będzie to kompensował, tak? On to wtedy normalnie... Ale jak już będę chciał zrobić mocniejsze podciągnięcie, to mi to robi, więc teraz ten punkt, który najbardziej lubię, to jest tak, w riffach się trzyma jak trzeba, ale mimo wszystko dalej mogę podciągać i wykonywać wszystkie inne funkcje. Także ten mostek jest naprawdę świetny do tego instrumentu i jakby ta możliwość kreowania tych poszczególnych różnych strojów pozwala mi to, że na tym samym instrumencie w bardzo szybki sposób mogę nagrywać różne formy, no nie? Kiedyś mi się nawet zdarzyło, że dostroiłem szybko do E. gitarę i to wszystko trzymało się kupy. A ten mostek jest dostępny też w seryjnych jakichś gitarach? Czy... Tak. On jest dostępny normalnie, jego można osobno nawet kupić. Niektórzy na przykład sobie montują osobno w instrumentach te mostki. Jest tutorial, jak zamontować ten mostek. Oczywiście tam wymaga jakiegoś tam działania stolarskiego, czy tam lutniczego. Natomiast wielu producentów oferuje gitary już z tym mostkiem. Wiem, że Jackson miał na pewno chyba też w swojej ofercie jakiś model, ESP ma, wielu producentów może znaleźć ten mostek. To jest naprawdę bardzo wygodna rzecz, a zwłaszcza w trasie. W momencie, kiedy ty, wiesz, gitary są przewożone w przyczepie, wiesz, zamkniętej przyczepie, później wyciągają te gitary, to wszystko jest, wiesz, rosa niekiedy jest na tych instrumentach, później zaczynasz grać, rozgrzewasz poprzez cały czas ruch, rozgrzewasz tutaj te strony i to puszcza. Ja przecież co chwilę chodzę, mimo że jest, wiesz, Floyd Rose, który lubię, to ja też chodzę tam z tyłu co chwilę na to śniadanie. Już nie tyle, żeby zjeść, tylko żeby się dostroić, nie? Bo jednak przy mocniejszych dociskach, przy tych wszystkich, wiesz, agresywnych, a ja dosyć mocno czasami gram i agresywnie, więc te struny puszczają. A tutaj by mi to wszystko, jak to się mówi, zrobiło za tunel. Bo nie grasz na tej gitarze w Vaderze. Na gitarze akurat aktualnie nie gram, bo ona w sumie nawet przyszła po nagraniu już płyty. Ja miałem taki był plan, że ona miała być skończona przed nagraniami płyty i chciałem nagrywać na niej trochę, parę kwestii, parę czy solówki, czy może jakieś elementy. No niestety, no przyszło po fakcie troszeczkę i ten, no ale spoko. Ale jak ruszą koncerty, to planujesz ją ze sobą zabierać? Wiesz co, nie mamy chyba póki co w repertuarze żadnych utworów na siedmiostrunową, chociaż mógłbym grać, bo nie ma to problemu żadnego, natomiast szkoda mi jej.
Aha. Wiesz, no koncerty to jest, wiesz, to jest walka, no nie? To tam, wiesz, wchodzisz, tu obicie, tam obicie, przecież ja bym się zapłakał, jakbym... Okej. Okay. Wiesz, to jest tak, płacz do pierwszego obicia, tak, natomiast tak. To jest instrument studyjny i chciałbym, żeby taki pozostał, no, przynajmniej na razie, nie mam takiej potrzeby, są inne, są inni wojownicy, które mają blizny i tak dalej, wiesz, pobijane są. Są już zaprawione w boju. Są zaprawione w boju, a nie chciałbym go po prostu od razu rozstrzaskać.